Twój przewodnik po świecie języka angielskiego. Witam bardzo serdecznie, tu Monika Podbielska. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o wyrażeniu to be able to. Tak najprościej mówiąc, to be able to oznacza po prostu móc lub być w stanie i może być stosowane wymiennie tak naprawdę ze znanym nam czasownikiem can, could. Zapraszam Was na mojego bloga. Możecie tam poczytać o takim podsumowaniu zastosowań can i could, czyli móc, mieć możliwość, bo są one nierozerwalnie związane właśnie z naszym dzisiejszym wyrażeniem. Powiemy więc I can speak English. Ale I can jest tak naprawdę czasownikiem ułomnym, czyli mówiąc najprościej, stosujemy go tylko w czasie present simple i past simple. Ma on tylko dwie formy. Czasów zaś i przeróżnych innych form wyrażeń mamy więcej i tam konieczne będzie zastosowanie wyrażenia to be able to. No dlatego, że będziemy chcieli mówić o przyszłości, będziemy chcieli właśnie gdybać na jakiś temat i can właśnie, ponieważ jest taki bardzo ograniczony w swoim zastosowaniu tylko do tego czasu, tak jak mówiłam, present simple i past simple, nie będzie mógł być wstawiony, ale właśnie z pomocą idzie nam wyrażenie to be able to. Zwróćcie uwagę, że wyrażenie to be able to składa się z trzech elementów. Pierwszy element to jest czasownik to be. I ten czasownik będziemy odmieniać przez wszystkie osoby, czyli I am, you are, he is i tak dalej. To znamy. I będziemy go też odmieniać przez różne czasy. Czyli powiemy, że I was w czasie przeszłym, you were, I had been, I have been w czasach perfect. I zastosujemy go też w przyszłości, czyli I will be. Druga część tego wyrażenia to jest słówko able i trzecia to. Więc operować i zmieniać będziemy ten pierwszy człon, czyli czasownik be. Dwa ostatnie elementy są niezmienne. Będziemy tutaj tylko właśnie zmieniać pierwszy człon, który będzie nam szedł z pomocą, kiedy chcemy zastosować te czasy perfect, czyli trzecią formę czasownika, którego czasownik can nie posiada i na przykład przyszłość. Powiemy więc I can do it myself albo I am able to do it myself. Can you speak English? Albo are you able to speak English? Ponieważ w wyrażeniu to be able to mamy czasownik to be, to pytania zawsze będą tworzone przez tak zwaną inwersję, czyli będziemy przestawiać czasownik na sam początek. Mamy więc stwierdzenie I am able to speak English. Pytanie are you able to speak English? Are you able to speak English? Przeczenie I am not able to speak English. I'm not able to speak English. Formę przeczącą, którą przed chwilą usłyszeliście, I am not able to speak English, możemy wyrazić też nieco inaczej. I am unable to speak English. I am unable to speak English. Pamiętacie oczywiście, że w zdaniu angielskim możemy stosować tylko jedno przeczenie i w poprzedniej formie I am not able to speak English tym przeczeniem była partykuła not. Tutaj zaś właśnie już całe słowo przeczące unable, unable. I am unable to speak English. Posłuchajcie innych przykładów. She can't hear the message. Możemy to inaczej powiedzieć. She's not able to hear the message. Albo she's unable to hear the message. W czasie przeszłym past simple zaś powiemy I couldn't do it yesterday. Albo I wasn't able to do it yesterday. Albo I was unable to do it yesterday. Teraz przechodzimy do zastosowania wyrażenia to be able to w przypadkach, w których nie możemy użyć czasownika can. Chociaż bardzo byśmy chcieli powiedzieć, że
chciałbym być w stanie, nie mogłem jeszcze, jutro będę mógł. Czasownik can w takich zdaniach nie funkcjonuje. Nie ma trzeciej formy, nie możemy go zastosować z niektórymi wyrażeniami, na przykład I used to, I wish, I would like to. I z pomocą wtedy przychodzi nam właśnie wyrażenie to be able to. I tutaj znajduje swoje właśnie cudowne zastosowanie, bo odzyskujemy dzięki niemu taką wolność językową i w końcu możemy wszystko wyrazić. Posłuchajcie przykładów. I would like to be able to speak Chinese. Chciałbym umieć mówić po chińsku. I would like to be able to speak Chinese. He would like to be able to travel more. On chciałby być w stanie podróżować więcej. He would like to be able to travel more. We would like to be able to go to the cinema more often. Chcielibyśmy móc chodzić więcej do kina. We would like to be able to go to the cinema more often. I used to be able to run very fast. Kiedyś potrafiłem bardzo szybko biegać. I used to be able to run very fast. They used to be able to meet every day. Oni kiedyś mogli się spotykać codziennie. They used to be able to meet every day. I will be able to do it tomorrow. Jutro będę mogła to zrobić. I will be able to do it tomorrow. I might be able to come to the party. Może będę mogła przyjść na imprezę. I might be able to come to the party. I should be able to dance well already. Powinienem być już w stanie dobrze tańczyć. I should be able to dance well already. I haven't been able to finish this report yet. Jeszcze nie mogłem skończyć tego raportu. I haven't been able to finish this report yet. He hasn't been able to learn English all these years. Przez tyle lat nie mógł nauczyć się angielskiego. He hasn't been able to learn English all these years. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i zapraszam Was na mojego Facebooka, Instagrama, gdzie możecie znaleźć różne ciekawostki językowe i koniecznie pobierzcie sobie kartę pracy z mojej strony www.monikapodbielska.pl. Ze strony dzisiejszego odcinka numer 62 sprawdźcie, czy wszystko już rozumiecie, jesteście w stanie zastosować. I bardzo Was proszę o jakieś gwiazdki, komentarze, żeby coś tam się zadziało na stronach mojego podcastu, ponieważ dzięki temu jest on widoczny dla większej ilości osób i to jest dla mnie ogromna pomoc i wsparcie. Dzięki temu mogę dla Was cały czas tworzyć. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Monika Podbielska.